W meczu 24. kolejki trzeciej ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby wygrali na wyjeździe 3-0 z GKS Dopiewo. Żółtoczarni zaczęli nacierać na bramkę rywali od pierwszych minut spotkania. Podopieczni Marka Kamińskiego wyszli na prowadzenie już w 6 minucie. Po rzucie rożnym nielbiści mieli kilka okazji do zdobycia bramki. Wynik spotkania otworzyć mógł Paweł Ignasiński. Niestety piłka trafiła w słupek. Po chwili Michał Goliński dośrodkował ponownie. Tym razem bramkę zdobyć próbował Jakub Księżniakiewicz. Ostatecznie piłka trafiła pod nogi Łukasza Jasińskiego, który bez większych problemów pokonał Wojciecha Fleischera. Dwie minuty później z prawej strony bramki rywali pojawił się Błażej Nowak. Wynik podwyższyć mógł Łukasz Spławski. Niestety piłka powędrowała obok prawego słupka. W 8 minucie GKS wykonywał pierwszy rzut rożny. Odpowiedni spokój zachowała jednak obrona żółtoczarnych, skutecznie blokując strzał Patryka Bordycha. Po upływie pierwszych 15 minut gry przed szansą na zdobycie gola stanął Maciej Szerfchen. Sprzed pola karnego do znajdującego się w środku pola Szeryfa zagrał Goliński. Piłka powędrowała jednak obok prawego słupka. Wągrowczanie kontrolowali to spotkanie. Na 10 minut przed końcem pierwszej połowy spotkania podopieczni Sławomira Dyzerta wykonali rzut wolny. Do piłki podszedł Jules Sambo. Piłka znalazła się pod nogami Macieja Manelskiego. Na szczęście dla żółtoczarnych powędrowała ona nad bramką. Minutę później sędzia podyktował rzut rożny dla nielbistów. Piłka zagrana przez Golińskiego odbiła się jednak od lewego słupka. Chwilę później Goliński dośrodkował ponownie. Przed szansą do zdobycia drugiej bramki w tym spotkaniu stanął Karol Gregorek. Piłka powędrowała jednak nad poprzeczką. Na 5 minut przed przerwą, po faulu na Spławskim, sędzia podyktował rzut wolny. W zamieszaniu podbramkowym Gregorek zagrał piłkę klatką piersiową pod nogi Jasińskiego, który oddał strzał na bramkę. Odpowiedni spokój zachował jednak Fleischer. Po rozpoczęciu drugiej połowy spotkania rzut rożny wykonywali gospodarze. Akcja ta została skutecznie zablokowana, a żółto-czarni ruszyli z kontratakiem. Lewym skrzydłem wystartował Gregorek, który zagrał piłkę do znajdującego się pod bramką rywali Nowaka. Diabeł próbował pokonać bramkarza gospodarzy strzałem z głowy. Niestety okazał się on niecelny. Przez kilka kolejnych minut rywale dążyli do wyrównania. Odpowiedni spokój w każdej z tych sytuacji zachował jednak Michał Pytkowski.
W 56. minucie po zamieszaniu pod bramką żółto-czarnych piłka trafiła pod nogi Nowaka, który ruszył z niesamowitą prędkością na bramkę Fleischera, mijając obrońców GKS-u i bez większych problemów umiejscawiając piłkę w siatce. Adrian Nowak. Pięć minut później z prawej strony ponownie znalazł się Gregorek, który skutecznie wykorzystał dziurę w obronie gospodarzy i po indywidualnej akcji podwyższył wynik na 3-0. W 70. minucie Goliński wykonywał rzut wolny. Przed szansą na zdobycie czwartego gola dla żółto-czarnych stanął Adrian Pietrowski. Piłka poszybowała jednak niewiele nad poprzeczką. Na 10 minut przed końcem spotkania podopieczni Sławomira Dyzerta zaczęli desperacko szukać okazji do zdobycia honorowej bramki. Próbował m.in. Jakub Solarek, jednak Pytkowski po raz kolejny okazał się nieomylny. Wągrowczanie szukali swoich okazji do samego końca. Wynik spotkania w 83. minucie mógł ustalić Szerfchen. Jego strzał okazał się jednak niecelny, a futbolówka minęła lewy słupek. A na boisku z numerem 3 pojawił się Jan Wiśniewski. Kilka minut później, po dośrodkowaniu w pole karne, dobrym refleksem wykazał się Pytkowski. Tak, no, zgadzam się z tym, że ten mecz był z tych właśnie z cyklu ciężkich, bo podobnie jak zespół Leszna, zespół Zdopiewa, no po prostu cofnął się na własną połowę i czekał na te kontry. Dlatego zagęścili swoją połowę i ciężko było w jakiś sposób się przedrzeć, dlatego z tego stałego fragmentu, który naszym jest też atutem, zrobiliśmy pierwszą bramkę i to troszeczkę ustawiło mecz, co nie znaczy, że nie mieliśmy błędów w pierwszej połowie, bo sami sobie te problemy stwarzaliśmy. Jednak konstruktywne porozmawianie w przerwie, myślę, że chłopacy wiedzieli, w czym jest problem. I w drugiej połowie zaczęliśmy grać spokojniej. My żeśmy się cofnęli na własną połowę, czekając na kontrę i dzięki temu 10 czy 12 minut później indywidualna akcja Błażeja Nowaka zaowocowała bramką i potem już znowu graliśmy swoje, czyli kontrolowaliśmy mecz, kontrolowaliśmy akcje ofensywne i to zaowocowało trzecią bramką, ale jestem zadowolony z tego meczu, bo punkty zdobywamy, to jest czwarty nasz mecz bez porażki. I oby tak dalej. No. No, myślę, że tak. No, myślę, że z meczu na mecz to wygląda coraz lepiej. Ważne, że są zwycięstwa. Udało się zagrać na zero. No, wiadomo, pierwsza szybka zdobyta bramka wiadomo, ułatwia nam, bo my mimo wszystko cały czas musimy atakować i zespoły są nastawione na defensywę. No, ale mówię, no, konsekwentnie wykonujemy swoją robotę i myślę, że widać tego efekty. No, przełamałeś się, można powiedzieć, bo kilka meczów nie mogłeś trafić, a w końcu się udało. Znaczy, nie wiem, czy nazwałbym przełamania. No, miałem jeden mecz, który grałem tak nominalnie na swojej pozycji. Teraz troszeczkę zmieniliśmy system. Gram bardziej jestem pomocnikiem, może niż napastnikiem, ale mówię, nie wybrzydzam. Staram się robić to, co umiem najlepiej. Myślę, że z jakimiś tam dobrymi skutkami. Ważne, że dla dobra drużyny. Także myślę, że cieszymy się z tego zwycięstwa. Oby tak dalej. Nielba Wągrowiec wygrała z GKS Dopiewo 3-0.